Teraz ja, kiedy kupuję kwas, który jest w zakupie dla mnie, bardzo drogi, jest w bardzo dobrej jakości, i jest osoba druga, która kupuje kwas byle jaki, nie wiadomo skąd, za nie wiem, jedną siódmą, jedną szóstą ceny bo tak to wygląda tego co ja kupuję. Ja nie mogę powiedzieć, że ja używam, słuchajcie, drodzy pacjenci, używam tego dobrego kwasu, ten jest dobry, ten jest wysokoczyszczony, ten jest dla Was bezpieczny, a ten jest niebezpieczny. Ja nie mogę tego powiedzieć. Więc uważam, że ustawa ta tak naprawdę szkodzi pacjentom. Nie ma czegoś takiego jak autorska metoda, bo nie da się więcej już na przykład, no na przykładzie ust um, odkryć. Lekarze często, pozorą się boją. Boją się zaczynać w tej medycynie estetycznej samodzielnie. Jeśli interesujecie Cię ciekawe rozmowy z kozakami w branży beauty, to koniecznie subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, by dostawać powiadomienia o nowych odcinkach. Partnerami kanału są NS Penano i NSP Pico najlepsze lasery do usuwania tatuażu i makijażu permanentnego ośrodek wypoczynkowy wrzos. Rodzinne wakacje nad polskim morzem. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Lekarz Anna Bednarek, dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz wszystkim, czym się zajmujesz, skąd mogą Cię kojarzyć, gdzie Cię mogą spotkać. Jestem lekarzem medycyny estetycznej, a więc zajmuję się szeroko pojętą medycyną estetyczną. Mam swoją klinikę w Szczecinie, w której przyjmuję pacjentów na co dzień. Prowadzę również szkolenia z medycyny estetycznej dla lekarzy. Klinika znuje się w Szczecinie na ulicy 5 lipca 36. Zapraszam serdecznie. No to dobrze, to w takim razie odcinek w takim razie rozumiem jest aktualny na tyle, do którego momentu tutaj będziesz miał swój salon i swój gabinet. Zgadza się, a plany plany są duże. my Zobaczymy za kilka lat, gdzie będziemy, w tym w tym momencie jesteśmy w Szczecinie. Od razu miałem inny plan, żeby zadać je troszkę później, ale już się wyrywa. Podkreśliłaś dość mocno i poza kamerami też mi powiedziałaś, że prowadzisz szkolenia tylko dla lekarzy. Ja, na przykład, o tym nie wiedziałem, ale chciałbym, żebyś powiedziała, czemu podkreślasz, że tylko dla lekarzy prowadzisz szkolenia? Um. Podkreślam, ponieważ w 2022 roku weszła na początku roku ustawa, która wręcz zakazuje prowadzenia szkoleń lekarzom, osobom nie będącym lekarzami. Idą za tym dosyć duże konsekwencje, jeżeli taki lekarz decyduje się prowadzić szkolenia. A więc zgodnie z ustawą Naczelnej Izby Lekarskiej takie szkolenia w mojej klinice zarezerwowane są wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów. Rozumiem, no to mm -hmm. powiedziałem to, bo dużo kosmetologów też mnie ogląda i po prostu, jakby mm -hmm. ktoś chciał się później u Ciebie umówić na szkolenie, no to niestety nie może. Choćby tak bardzo chciał. Szkolenia wyłącznie, no, dla lekarzy i lekarzy, dentystów. <grym> Opowiedz mi o swojej drodze, do miejsca, w której jesteś. Poza kamerami, wspominałaś mi, że uczyłaś się w Stanach Zjednoczonych. Jak mm -hmm. konkretnie wyglądała ta Twoja droga? No, momentu, że jesteś tutaj, gdzie jesteś, mm -hmm. masz 51 koła na Instagramie. Znają cię, zapraszają. Mm -hmm. Moja czy przygoda z medycyną estetyczną, ciężko nazwać to przygodą, ponieważ to jest no całe moje życie, tak naprawdę ta medycyna estetyczna. Zaczęło się to od studiów lekarskich na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Studia lekarskie trwają 6 lat. Ja już, już na pod koniec, myślę, studiów, w czwartym, piątym roku studiów. Hmm, tak, obudził, obudził się we mnie taki pomysł, że, że, że chciałabym pójść w kierunku tej estetyki. Po ukończeniu... 6 lat studiów. Lekarz udaje się następnie na staż podyplomowy. Staż trwa 13 miesięcy, a następnie lekarz może pójść, nie musi na wybraną specjalizację. Specjalizacje lekarskie trwają 5-6 lat, w zależności na jaką lekarz się zdecyduje. Żeby zajmować się medycyną estetyczną, lekarz nie musi iść na taką bardziej wąską specjalizację. Prawo w Polsce wygląda w ten sposób, że lekarz prosto po studiach może wykonywać zabiegi z zakresu medycyny. Medycyny estetycznej. Natomiast no, nikt się nie decyduje, żeby prosto po studiach iść, robić te zabiegi, ponieważ no, my tego na studiach stricte medycyny estetycznej. Nie mamy, oczywiście mamy iniekcję, mamy szeroko pojętą anatomię, rozumiemy jak działa ludzki organizm, co jest niezbędne do pracy w inwazyjnych, przy inwazyjnych zabiegach, mniej bardziej inwazyjnych. Także mamy studia podyplomowe bądź kursy. Ja kształciłam się między innymi w Stanach Zjednoczonych w American Academy of Aesthetic Medicine którym wykonywałam, skończyłam kursy. Szkoliłam się również w Europie, w różnych miejscach, w Polsce. No i doskonaliłam swój warsztat. Aż w pewnym momencie zaczęłam sama również szkolić lekarzy. No, i jestem tutaj, gdzie jestem. Powiedz mi, Bo, cała ta Twoja droga hmm. pod względem studiów dodatkowych, jakichś tam specjalizacji. Wydaje się to cholernie duża ilość czasu. Czy nie miałeś ani jednej chwili zwątpienia, że zastanawiałeś się kurczę, może zostawię te studia i pójdę po prostu na kurs, bo również po kursie <laughs> mogę wykonywać wiele rzeczy? Miałam chwilę zwątpienia, ale z innych powodów. Studia medyczne są trudne, są wymagające. Podejście prowadzących jest różne i Nieraz, nie dwa razy brakowało sił, ale gdzieś tam na końcu no, przyświecał mi ten cel no, wyższy. Ja sobie nie wyobrażam wykonywać zabiegów z zakresu medycyny estetycznej, jakichkolwiek zabiegów, które ingerują w ludzki organizm bez wiedzy, jaką posiadam lekarze często, kiedy ja ich szkolę oni się boją wykonywać zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, oni się boją, bo wiedzą, ile może być powikłań, ile, ile rzeczy może pójść nie tak. Dlatego ja nie wyobrażam sobie wykonywać tych zabiegów bez wiedzy, jaką mam. Ja niektórych zabiegów dalej nie wykonuję, ponieważ uważam, że są no na tyle inwazyjne, że nie chcę ich robić. Na przykład nici haczykowe, tak? Czyli można do tego podsumować, że Ty zawsze miałeś tą świadomość inaczej. Jest taka krzywa uczenia się. Nie wiem, czy kiedykolwiek ją widziałeś. Na samym początku, jeśli cokolwiek się dowiesz, masz wrażenie... Kurczę, wiem wszystko, to już nie ma dla mnie żadnych tajemnic. Później, jakby dochodzi się do tego etapu, że wiem, że bardzo mało wiem. I później to jest wiem, co wiem, a później wiem, czego mhm. nie wiem. Czyli ty tak. od samego początku już byłaś na takim etapie, że wiem, że albo nic nie wiem, albo wiem, czego nie wiem, mhm. a. Twoim, nie wiem czy mogę jakby taki wniosek z tego wysnuć, że twoim zdaniem zagrożeniem dla całej branży, czy też po prostu dla zdrowia klientów, są właśnie osoby, które po jednym kursie myślą, że wiedzą wszystko i że nic im nie staje na drodze? Jest taka zależność, że jeżeli tej wiedzy nie mamy, tak jak mówisz, to wydaje nam się, że wszystko możemy i niczego się nie boimy. Im, więcej, im większą masz wiedzę i większą świadomość, tym bardziej się boisz i i mniej robisz. Tak? Oczywiście, no, nie popadajmy w skrajność, ale mm, trzeba znać swoje ograniczenia. E, I tak, tego, tego na pewno. Mm, nie, chcę, nie chcę tutaj za dużo mówić, ale na pewno jest. Jest to temat rzeka. O. Mm -hmm. Dokładnie. Powiedziałeś, że boisz się wykonywać mm -hmm. nici haczykowych. Ja mm -hmm. kiedyś się spotkałem, nie wiem, może mi wyprowadził z tego błędu, albo być może jeszcze nie czujesz się na tyle w tej materii e, kompetentną osobą, żeby mi to jakokolwiek wybić z głowy, ale słyszałem, że nici haczykowe są dość niebezpiecznym pod względem tego, jak się te nici zachowują z biegiem czasu za biegiem. Mm -hmm. Czy to jest prawda, czy mm -hmm. nie do końca z tego powodu nie chcesz tego wykonywać? Nici haczykowych z kilku powodów nie wykonuję. Moim, moim skromnym zdaniem jest to zabieg taki na pograniczu może małej chirurgii, ponieważ implantacja takiej nici nić to jest dosyć duża ingerencja w tkanki. Taka nić się dosyć długo rozpuszcza. Tworzą się następnie zrosty, które są poniekąd pożądane, żeby nam tą tkankę, trzymały. Natomiast problem zaczyna się, kiedy um, taka nić ulegnie na przykład nadkażeniu, ponieważ już nie wyciągniemy jej tak samo, jak ją wsadziliśmy, mówiąc krótko. Zabieg musi być w bardzo sterylnych warunkach wykonywany, więc kiedy ja widzę zdjęcia ze szkoleń jakiś tam, gdzie latają włosy, rękawiczki różne, dotykamy to, to, to i są zakładane takie nici, nawet nie wiem, jak to skomentować. Tak? No, niektóre rzeczy nie wymagają komentarza, mm -hmm. bo cisza jest e, bardzo wymownym, dokładnie, bardzo mm -hmm. wymownym komentarzem. Co sądzisz o nowej bądź nie nowej ustawie, mm -hmm. a propos reklamy wyrobów medycznych? W jakikolwiek sposób ciebie dotknęła? Jest ona zasadna, słuszna? Czy to, w jaki, w jaki sposób ona została mm -hmm. napisana, czy wprowadzona, ma sens? Ta ustawa um, zapowiadało się, że dużo w naszej branży zmieni. Koniec końców nie zmieniło się wiele. <grym> Oczywiście mi to poniekąd um, utrudnia pracę w social mediach, um, ponieważ przed wejściem ustawy um, no, z powodzeniem tutaj publikowaliśmy nazwy preparatów, um, mogliśmy mówić, na jakich preparatach pracujemy. Tak naprawdę, ustawa, z tego, jak ja, jak prawnik mi wytłumaczył, jak ja zrozumiałam tą ustawę, no to nie możemy używać nazw produktów. To jest poniekąd niebezpieczne dla pacjenta. Dlaczego? Bo na, przy, na przykładzie kwasu hialuronowego. Mamy różne kwasy hialuronowe na rynku. Kwasy pozyskiwane są, tak teraz może nie wszyscy są w temacie, to pokrótce wyjaśnię. Kwas hialuronowy pozyskiwany jest z bakterii. Musi być wysoko oczyszczony, żeby był dopuszczony do iniekcji. Każdy kwas hialuronowy ma jakieś po części, jakieś mały, mały procencik zanieczyszczeń. I kwasy, które żeby zostały dopuszczone do iniekcji, żeby były bezpieczne, Muszą mieć ten procent zanieczyszczenia niewielki, muszą być wysoko oczyszczone, bezpieczne do iniekcji. Zdarza się, nie pytaj mnie, dlaczego tak się dzieje, ja tego nie rozumiem. Zdarza się, że w niektórych gabinetach osoby zaopatrują się w kwasy dosłownie z AliExpress. Nie wiadomo, skąd te kwasy są pozyskiwane. Te kwasy mają wysoki stopień zanieczyszczeń. Są niedopuszczone do iniekcji, są niebezpieczne dla pacjenta, a są używane. I teraz ja, kiedy kupuję kwas, który jest w zakupie dla mnie bardzo drogi, jest bardzo dobrej jakości, i jest osoba druga, która kupuje kwas, byle jaki, nie wiadomo skąd, za, nie wiem, jedną siódmą, jedną szóstą ceny, bo tak to wygląda, tego co ja kupuję. Ja nie mogę powiedzieć, że ja używam, słuchajcie, drodzy pacjenci, używam tego dobrego kwasu, ten jest dobry, ten jest wysoko oczyszczony, ten jest dla was bezpieczny, a ten jest niebezpieczny. Ja nie mogę tego powiedzieć. Więc uważam, że ustawa ta tak naprawdę szkodzi pacjentom. Mm -hmm. Mm -hmm. Czy osoby, które kupują jakby ten zanieczyszczony kwas AliExpress, inaczej, im bardziej zanieczyszczony kwas, tym mogą być lepsze wizualne efekty, czy nie, po prostu nie. to jest, to jest tylko nie, chciwość? to jest po prostu niebezpieczne, ponieważ organizm reaguje na taki, powiedzmy, zanieczyszczony wypełniacz, jak na przykład na ciało na, na ciało obce, reakcją immunologiczną mamy później następne powikłania w postaci na przykład biofilmu. Jest to po prostu niebezpieczne dla pacjenta. Jakie są dalsze powikłania, no to się okaże za, za kilka, kilkadziesiąt lat. Czy mm -hmm. efekt jest taki, że nie ma to żadnego wpływu po prostu na efekt, tylko jest to tylko i wyłącznie chciwość osoby, która chce mieć troszkę większą marżę kosztem mm -hmm. tego, czy klient jest bezpieczny, czy nie? Dokładnie tak. Ta efekt może być tak naprawdę gorszy takich niskiej jakości kwasów, bo one nie integrują się dobrze z tkankami, grudkują, migrują mają zupełnie inną reologię, czyli to jak zachowują się w naszych tkankach, więc wszystko jest tak naprawdę na minus. No, może poza ceną, tak? Jak to mówią, chytry dwa razy traci, Zgadza więc się. takie osoby mm -hmm. jak najbardziej sobie życzymy, żeby szybko zostały usunięte z tego rynku. Ja sobie ale my również a propos tego, a propos reklamy wyrobów medycznych, może nie jest to bardzo mm -hmm. mocno skorelowane jakby z tą ustawą, ale u nas weszła ustawa ricz, a propos pigmentów. Mm -hmm. U nas jest o tyle taki problem, że jest teoretycznie 99% pigmentów, które są na rynku polskim czy też europejskim światowym, są wedle, według tej ustawy i spełniają jej normy. Nikt nie wie, czym pracuje. Naprawdę pigmentów, które są zgodne, jest bardzo mało. Nikt nie wie, czym pracuje praktycznie. I ja pod względem laserowego usuwania o tyle mam problem, że nawet nie wiem, kim jest mój wróg. Ja sobie muszę robić eksperymenty jakieś na karteczkach rozmarować mm -hmm. pigment i nim usuwać laserem, żeby się mniej więcej dowiedzieć, czy rzeczywiście to jest zgodne z prawdą, czy nie. To jest dosyć ciekawa sprawa. No i tutaj kłania się nasze prawo, które akurat w tej kwestii preparatów powinno być uregulowane w kwestii preparatów i tego, co jest, bądź karania, no ty mówisz troszeczkę inna sytuacja, bo tutaj nie macie wyboru. No my mamy tutaj to. wybór, który preparat chcemy wybrać i, i, co, i co podajemy człowiekowi. jaki Kwas hieluronowy z implantem, żeby, żeby też zrozumieć, że to, to nie jest coś takiego jak sól fizjologiczna, że to się wstrzyknie, się rozpuści, zniknie za trzy dni. Kwasy hieluronowe potrafią utrzymywać się w skankach latami. Więc jest to, jest to implant tkankowy, jak sama nazwa mówi, i no ja bym nie chciała, żeby w moich tkankach znajdowało się coś naprawdę niebezpiecznego przez lata. No tylko widzisz, no my nie. nie... My jesteśmy jedynie mm -hmm. tym świadom, co możemy z tym zrobić, to że sami zapłacić, wziąć te pigmenty, które my mamy, sami zapłacić za przebadanie ich, ewentualnie wyciągać mm -hmm. jakiekolwiek kroki prawne. Tylko dystrybutorzy rączki mają tutaj, no bo producenci mm -hmm. im zagwarantowali, że one są zgodne z mm -hmm. daną dyrektywą. No to jest no temat, i... który tak, no myślę, że prawnie powinien być, <grywanie> powinien się też ktoś tym zająć. Tak? Odchodzę delikatnie od tematu. Mam swoją technikę wykonywania ust, powiększania ust. Ja bardzo często widzę po mojej branży makijażu perentnego, że wiele autorskie osób... Autorskie metody. Dokładnie, do... że wiele osób tworzy właśnie, tak jak to się zaśmiałeś, autorskie metody, tylko po to, żeby zwabić klientów do siebie na szkolenie, bo one robią niby coś inaczej, w efekcie nie mm -hmm. różni się to niczym, albo wręcz jest to delikatnie gorsze. Czy twój sposób rzeczywiście jest w jakikolwiek sposób inny? Są jakieś inne efekty, inne wygojenia? Na czym polega jakby twój mm -hmm. sposób? Nie ma czegoś takiego jak autorska metoda, bo nie da się więcej już na przykład no na przykładzie ust um, odkryć niż, niż pewne techniki, które są. Jest to łączenie kolejnych ruchów. Um, metoda, którą ja oznaczam hashtagiem by dr Bednarek, to nie jest jedna metoda, tylko system pracy z ustami, który opracowałam metodą um, praktyki na, no, tak naprawdę, na tysiącach ust, które przerobiłam techniki, którym ja pracuję są naturalne z poszanowaniem anatomii. To jest bardzo ważne, bo ja mam, ja mam wrażenie, czy to lekarze, czy nie lekarze, często zapominamy o tym, że usta, usta mają swoją ograniczoną pojemność. Bardzo ważne jest, żeby tą, tą anatomię ust, anatomię naszej twarzy szanować i, i i zgodnie z tym pracować, ponieważ teraz mam bardzo, bardzo dużo powikłań. Ust chodzi bardzo dużo przepełnionych. Czasami jak na ulicy, to ostatnio, ostatnio byłam no, w salonie samochodowym, rozmawiałam z handlowcem, się pyta, co ja w życiu robię. Mówię, że jestem lekarzem medycyny estetycznej. A to, to pani takie usta robi. Takie, tak, mówię, No nie, no takie zabiegi, takie usta, które my na ulicy widzimy, takie duże, przepełnione, to w moim odczuciu są to źle wykonane zabiegi. Więc ta moja no nie autorska metoda, tylko ten system mojej pracy. To jest praca zgodnie z tkanką, naturalnymi metodami, indywidualnym podejściem do danych ust do pacjenta, oczekiwań pacjentki, możliwością tkanki, dobraniem preparatu odpowiedniego. Także bardzo, bardzo wiele rzeczy się składa. Ja uważam, że nie ma czegoś takiego jak autorska, autorska metoda i faktycznie jest to taki chwyt marketingowy. Czyli mhm. de facto jakby ta twoja ala technika, tak? Mhm. To jest coś jak certyfikacja praktycznie danych ust, że ty sama mówisz, że... Ten twój hashtag, że tam lives i doktor Anna Bednarek, to jest to, że te usta są zrobione w zgodzie ze sztuką, z dobrymi preparatami i tam nie ma żadnych powikłań i tak dalej, i tak dalej, tak? E, powikłania się zdarzają zawsze. Znaczy wiadomo, to już. Tak, czy, 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 czy lekarzom, czy nie lekarzom. Natomiast my z powikłaniami możemy sobie, mówiąc krótko, prościej, prościej poradzić, chociażby dlatego, że mamy leki dostępne. Ale wracając do metody, tak, podpisując. Tą, tą metodą, tą, tym, tym stylem modelowania ust leaves by dr Bednarek. Ja się podpisuję po tym, że te usta były wykonane zgodnie ze sztuką, z zachowaniem anatomii i technika została najlepiej dobrana dla pacjentki. Ehm, tak. To teraz zauważyłem, że jest nowa, bardzo popularna metoda. Jeśli w którymś momencie nie będziesz chciała odpowiadać na jakieś pytanie, bo stwierdzisz, że to jest delikatne wejście na jakąś wojenną ścieżkę, możesz powiedzieć, że nie odpowiadam, lecimy dalej, przejdziemy dalej. Zauważyłem, że jest taka technika butterfly lips, łącznie z podklejaniem jakimiś tajpami i tak dalej. Co nie sądzisz? Czy to jest dla ciebie przepełnione usta niezgodne z anatomią? I to jest, my poprzez to podklejenie uzyskujemy oszukanie anatomii? Podklejenie ust moim zdaniem jest zupełnie bez sensu, i ja troszeczkę czytałam o tej metodzie, nawet z autorką tej metody, nawet chyba jakiś podcast, podcast słuchałam. Ona tłumaczy w ten sposób to, że podklejanie ust to jest zapobieganie migracji. No, bzdura. Migracja tworzy się tygodniami, miesiącami po podaniu kwasu hialuronowego. To, że zostanie plaster założony na trzy dni, nie ma to żadnego sensu. Zupełnie jest to nielogiczne. Może dla osoby, która jest no, nie z branży, czyli dla, dla pacjenta, dla, dla klienta, to jest wydaje się no, zachęcające. Natomiast to nie ma nic wspólnego z prawdą. Ze, ze sztuką zgodnie. Co jest gorsze jeszcze od tego, to jest rozpuszczanie ust na jednej wizycie i podawanie kwasu hialuronowego. To jest. Ja nie, ja nie chcę się też wypowiadać na temat pracy innych osób, bo, bo ja nie wiem do końca, jak te osoby pracują. Natomiast na logikę biorąc, hialuronidaza jest enzymem, który rozpuszcza kwas hialuronowy. Dodając w tym samym czasie kwas chiloronowy, nieważne jakiej ilości potem chiloroidazu, czy kwas chiloronowy, w, w tych samych miejscach, no nie może to być bez znaczenia. Przeraża mnie tylko jedno. Ja uważam, że to jest troszeczkę eksperymentowanie na pacjentach, i to jest coś, co jest dla mnie niedopuszczalne. Nie chciałeś wchodzić w tą e, polemikę, ale tak delikatnie chociaż liźniemy. Gdybyś, gdyby klient się zastanawiał nad tym, czy pójść do lekarza medycyny estetycznej, czy do kosmetologa, jakich, argument, jakich argumentów byś użyła, żeby powiedzieć, że warto albo lepiej pójść do lekarza? Mhm. Te, tak, jak, tak jak mówisz, ja nie chcę, ja nie chcę się tutaj wypowiadać, um, nie, nie, chcę, nie chcę tworzyć tutaj uh, małych wojenek, ja nie chcę, nie chcę wchodzić w te tematy, natomiast. Natomiast jest, jest jedna rzecz, możemy porozmawiać po prostu o faktach. Powikłania się zdarzają, każdemu mogą się zdarzyć, czy lekarzowi, czy kosmetologowi, czy fryzjerce, komukolwiek. Natomiast lekarz ma jedną taką magiczną moc: może przepisać receptę na leki, na antybiotyki, kiedy mamy jakieś nadkażenie bakteryjne, kiedy jest powikłanie, czy zetkanie naczynia, okluzja naczynia zagrażająca martwicą, kiedy trzeba przepisać antybiotyki, trzeba podać leki, mamy do tego dostęp i myślę, że to jest bardzo duży argument za. Druga sprawa jest taka, że pewne produkty, tak jak toksyna botulinowa, są lekami na receptę. Ja, żeby kupić toksynę botulinową, muszę wypełnić taki druk zapotrzebowania i podbić kilka razy swoją pieczątkę, żeby ta, taką toksynę kupić. Więc nie jest to proste. A więc teraz pytanie: podawać lek? No, może tylko lekarz. To jest zwykłe prawo. Ja nie mówię, czy botoks daje dużo powikłań, czy nie daje, bo te, te że tak powiem, powikłania po tej toksynie, bo w większości przypadków są zupełnie odwracalne, więc może wydawać się to substancją bezpieczną, ale takie jest prawo, że jest to lek. Lek może używać tylko lekarz. I jeżeli osoba nie jest lekarzem, a używa tego botoksu, to pytanie skąd ma ten botoks i czy to, jest, czy to jest właśnie ten tak zwany botoks, ta toksyna botulinowa na receptę, czy jest to może jakaś toksyna botulinowa z Chin. To jest dla mnie niedopuszczalne. Tak, <słuch> tak? samo jak jest w przypadku botoksu, tak samo jest jak w przypadku znieczulenia, że znieczulenie też tylko może podać lekarz. Nie? Znieczulenia, kre kremy... Um, znaczy takie nie, kremy okluzyjne to każdy nie. może mieć do tego dostęp, nawet... Tak. Typowa mm -hmm. pani Jadzia, że tak powiem, z ulicy może to sobie kupić, ale już takie, które wymagają otwarcia skóry? No tak, już... tak, tak. Ogólnie prawo w Polsce jest w ten sposób skonstruowane, że też pielęgniarki mogą tutaj iniekcje wykonywać, pobieranie. Chociaż też nie chcę wchodzić tutaj, co, co kto może, co nie, bo aż tak, aż tak sama nie wiem do końca, jakie leki też może pielęgniarka podać pod nadzorem lekarza. Też też nie chcę, się na ten temat wypowiadać, bo nie wiem dokładnie, jakie jest prawo. Natomiast na pewno tak, na pewno znieczulenie takie iniekcyjne to, no to trzeba mieć to kształcenie medyczne, żeby móc faktycznie podać. Trzeba mieć mhm. papier. A zatrudniasz kogoś? Zatrudniam, tak. Zatrudniamy kosmetologa, mamy też oczywiście mamy recepcję, współpracujemy też z lekarzem. Także kilka osób nas jest. Powiedz mi czy masz, jak, jak u Ciebie wygląda proces rekrutacyjny? Bo rozumiem, że lekarza, który z Tobą współpracuje, nie wybrałeś sobie na zasadzie, a Ciebie lubię, Ty mi się z wyglądu podobasz, to zacznijmy współpracować. Tylko podejrzewam, że w jakiś sposób musiałeś zweryfikować jego wiedzę i umiejętności. W jaki sposób to zrobiłaś? No bo to jest zupełnie inny kaliber zatrudniania, który dla mnie jest dość skomplikowany i z kosmosu, bo to jest zupełnie co innego, niż właśnie zatrudnienie osoby na recepcji, która najwyżej co zrobi, to paragonu nie wyda, a tu już możemy mieć jakieś tam spore konsekwencje. Jak u Ciebie przebiega ta rekrutacja? Przede wszystkim doświadczenie lekarza, podejście do pacjenta. Szukam, jak szukałam lekarza do współpracy, szukałam też osoby, która będzie taka otwarta, ciepła do pacjenta, żeby ten pacjent czuł się dobrze, żeby była to osoba kompetentna, żeby miała holistyczne podejście, żeby. Mogła się całkowicie takim pacjentem zaopiekować, czy w kwestii właśnie medycyny estetycznej, czy też współpracujemy z lekarzem dermatologiem, żeby osoba taka, taki lekarz też wzbudzał zaufanie, za którym idzie oczywiście też ten pełny profesjonalizm. To jest kluczowe. Jesteś asertywną osobą? Staram się. Właśnie, dlaczego pytam? Dlatego, że parę razy już podkreśliłaś, że starasz się robić wszystko w zgodzie ze sztuką i kształtem anatomicznym. A jak już wcześniej powiedzieliśmy, niektóre techniki i metody nie są zgodne z kształtem anatomicznym, więc podejrzewam, że parę razy w swojej pracy musiałaś się spotkać z tym, że mówiłaś swojej klience, to nie jest w zgodzie ze sztuką, ja pani zrobię takie, jakie powinny być. Oczywiście, mi się pacjentom zdarza zabiegów odmawiać. Bardzo często, znaczy bardzo często, może statystycznie często, może nie tak często, że, że codziennie jakiś tam pacjent jest, któremu odmawiam, ale dosyć, dosyć często. Kiedy na przykład pacjentka, to jest bardzo, bardzo częsta sprawa pacjentka ma usta, jest młoda 18, 19, 20 lat młode dziewczyny. A mają usta już przepełnione. Tam nie ma miejsca, żeby dodać preparatu, bo będzie to wyglądać karykaturalnie. Ona za 10 lat będzie żałować mm, swoich decyzji. Ja jestem lekarzem, który powie: Stop, poczekaj, nie jest ci to potrzebne. Jak jesteś, Masz piękną urodę usta. Usta to nie jest studnia bez dna. To nie, da się, nie zmieści się więcej. Będziesz miała powikłanie, będziesz miała migrację, mm, nie będzie to korzystnie wyglądać. I zdarza mi się zabiegów odmawiać, kiedy uważam, że nie są wskazane dla pacjenta, czy, czy w kwestii tego, że, że wcześniej były źle wykonane, czy po prostu nie, nie będą pasować te zabiegi dla pacjenta. Ja jestem że zawsze szczera i nie wyobrażam sobie też pacjenta naciągać na zabiegi, które po prostu nie są mu potrzebne. Zdarza ci się odmawiać pacjentom, którzy mają inne oczekiwania niż ty i jesteś w stanie inaczej. Oni oczekują czegoś innego niż ty i jesteś to w stanie wykonać, ze względu na to, że twoja zgoda ze sztuką i twoja charakterystyka pracy nie pozwala ci po prostu na osiągnięcie tego efektu. Tak, zdarza się tak. Bardzo coraz więcej pacjentów ma niestety nierealne oczekiwania, które są kreowane też przez. Koniekiem, social media przez obraz, który jest zakłamany, obraz przez filtry, zakłamany obraz siebie przez idealne ciała, idealne twarze, które widzimy w internecie. Medycyna estetyczna też to nie jest chirurgia plastyczna i często, często o tym zapominamy. Medycyną estetyczną możemy wydobyć to naturalne, piękno, podkreślić, spowolnić procesy starzenia. Również wykonywać spektakularną metamorfozę, o ile jest to oczywiście możliwe, jeżeli dana tkanka na to pozwoli, ale nie wszystko jest możliwe do osiągnięcia i z pacjentami trzeba rozmawiać. Ja z pacjentami staram się dużo, dużo rozmawiać, tłumaczyć im, jakie efekty mogą, możemy uzyskać, co ja jestem w stanie im zaoferować. Ja też nie jestem alfomijowego i, i nie jestem w stanie na każde, każdego życzenia spełnić i staram się być w tym szczera. Jeżeli wiem, że nie spełnię oczekiwań pacjenta, to po prostu mówię pacjentowi, że ja nie jestem w stanie tego wykonać, że może że nie, że nie potrafię, chociaż uważam, że pewne rzeczy po prostu niemożliwe tak, do osiągnięcia i to jest, o tym trzeba rozmawiać. Tacy klienci później w jakikolwiek sposób w. Kurczę, jakby zadać to pytanie. Czy tacy pacjenci w jakikolwiek sposób później emanują tym swoim jakby gniewem w stosunku do ciebie, że ty im odmówiłaś zabiegu, czy wręcz są wdzięczni i wdziała to w drugą mhm. stronę? Czy po prostu rozchodzicie mhm. się i każdy i ona sobie znajduje tego, kogo, kogo chce, na co ma ochotę? I to, to, to jest tak, jak powiedziała, 50 na 50. Część pacjentek, niestety, kiedy na przykład odmawiam zabiegu modelowania ust, bo uważam, że usta są na przykład przepełnione, zdarzało się to kilka razy, że pacjentki. Okej, okay. niby rozumiem, tak rozumiem, a poszły i ten zabieg i tak gdzieś indziej wykonały, i ktoś indziej ten zabieg wykonał. Często się zdarzało, że wracały później na rozpuszczenie. Natomiast w zdecydowanej większości przypadków, kiedy z pacjentem rozmawiamy, pacjent też zaczyna to rozumieć i ma troszeczkę inne podejście. Myślę, że ta komunikacja jest bardzo ważna, da się wszystko. Da się wszystko wytłumaczyć. I tacy pacjenci są wdzięczni, i wielokrotnie mi piszą, że, że dziękują pani doktor, że, że tego zabiegu jednak nie wykonaliśmy. I to bardzo często się to zdarza. To super. To jest taka Umiejętność, o której bardzo wiele osób zapomina i dla nich te parę set złotych zarobku jest ważniejsze od własnego sumienia, ale też pod tym, żeby się pod, pod możliwością podpisania się pod tym. I tego też powinni moim zdaniem uczyć albo każdy w miarę możliwości powinien sam u siebie wykształcać ten nawyk i tą umiejętność. Tak, pacjent też jest jakby nie patrzeć naszą reklamą. Więc ja, ja też nie chcę, nie chcę, żeby moje pacjentki wyglądały po prostu źle i były antyreklamą moją. Tak? Kto ostatni się mówi, dotyka, ten bierze odpowiedzialność. Tak? Kiedy widzę, że jest już pewien limit osiągnięty, dalej nie możemy pójść, no to po prostu mówimy: Stop. Dokładnie. Mhm. Chciałbym, żebyśmy się teraz przez chwilę pobawili w czarodzieja. I gdybym ja był tym czarodziejem, miał taką ładną czarodziejską różdżkę. I mógłbym spełnić Twoje jedno życzenie. Co byś chciała zmienić, poprawić, zlikwidować w twojej branży, co by dość mocno twoim zdaniem wpłynęło albo pozytywnie na rynek, albo by zabiło coś, co jest takim dość mocnym rakiem trawiącym tę branżę? Coś, czego nie jestem w stanie zrozumieć, jest mi ciężko zrozumieć używanie właśnie wracamy z powrotem tej sprawy tych produktów, które nie są dopuszczone do, do iniekcji? Toksyny botulinowej, mówiąc po chińskiej. Gdybyśmy mogli z takiego czarodzieja popawić to na pewno karanie, karanie za stosowanie takich praktyk, jak na przykład iniekcja preparatów, które no nie są dopuszczone w ogóle do obrotu w Polsce, które. Są ewidentnym działaniem na, na niekorzyść pacjenta i robienie mu krzywdy. Na pewno, na pewno to. Chciałbym jeszcze tylko podkreślić, że to, co mówisz, nie chcę, żeby ktoś to odebrał mm -hmm. w jakiś w jakiś sposób. To nie jest to, że ty komuś chcesz zabronić pracy czy po prostu zrobić mm -hmm. komuś źle, tylko bardziej się martwisz bezpieczeństwem pacjentów. Dokładnie prostu, tak. Nie? Chodzi tylko i wyłącznie o produkty, które, które pewne sytuacje, które nie powinny mieć miejsca. Tak? Rozumiem. Mm -hmm. Czy polska medycyna estetyczna jest na podobnym lub wyższym albo niższym poziomie niż światowy rynek, światowa medycyna estetyczna? Każdy rynek ma swój poziom, tak to, tak to, tak to ujmę dyplomatycznie. Czy na gorszym, czy na niższym? Nie wiem. Tego nie wiem, więc nie chcę też nie chcę wydawać wyroków. Powiem, jak szkoliłam się w Stanach, tam jest po prostu inaczej. W Stanach na przykład stawia się mocno na wypełniacze, robi się dużo toksyny botulinowej, laserów. Nie znają tam stymulatorów tkankowych na przykład. Więc jest inaczej. Nasza medycyna estetyczna w Polsce zmierza, ja mam wrażenie, w coraz lepszym kierunku, wracam do tej naturalności, dbamy o jakość skóry. Zapobiegamy tym pierwszym efektom, tym pierwszym procesom mm starzenia, spowalniamy je, tak więc działamy w sposób naturalny. Jest po prostu inaczej, ale czy, czy jest na wyższym, niższym poziomie, tego, na to pytanie nie odpowiem. Rozumiem. Pytam dlatego, że mhm. dość często spotykam się z opinią, że załóżmy lekarze w innych kategoriach mhm. typu chirurdy, czy też bardziej jakiejś specjaliści, jeśli chodzi o lekarzy, są postrzegani na arenie międzynarodowej jako absolutny top, ale też czasem zdarza się, że osoby z innych krajów przyjeżdżają do Polski właśnie się kształcić, bo tutaj jest to po prostu Wyższy poziom, i zastanawiałem się, czy jest to rozumiane i postrzegane jako cała medycyna w Polsce, jest na tak wysokim poziomie, czy to po prostu są poszczególne branże. Ale z tego, co Ty chyba mówisz, to po prostu niektóre branże się wybijają ponad światowy poziom, niektóre są na takim samym poziomie, a niektóre są po prostu inne. Ale tak mi się wydaje, też nie, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, jak jest też w innych branżach, i ja tutaj mogę się wypowiedzieć najwięcej na temat tej medycyny estetycznej. Natomiast na pewno medycyna, medycyna w Polsce jest na coraz wyższym poziomie. Także na, na to pytanie ci tak do końca niestety nie, nie odpowiem. Szkolisz wiele osób, wielu lekarzy. Jaki jest najczęściej powielany błąd przez lekarzy medycyny estetycznej, którzy do ciebie przychodzą? Nie wiem, czy to może być pod względem załóżmy mentalu, z którym do ciebie przychodzą, pod względem umiejętności, jakichś praktyk naleciałości? Co to jest? Czy, czy w ogóle przeprowadziłeś taką obserwację? Jeżeli chodzi o lekarzy, czy to jest plus czy minus, nie wiem, lekarze często pozorom się boją? Boją się zaczynać w tej medycynie estetycznej samodzielnie, boją się właśnie tej świadomości, mają świadomość powikłań i, i często się obawiają. No po prostu, no jak lekarz ma wiedzę, będzie też umiejętności, no to po prostu trzeba, trzeba po prostu działać. Oczywiście, znać swoje wszystkie ograniczenia, ale po prostu działać. Jedna rzecz też, która. Um, lekarze dzielą się na takie, też, też dwie grupy. Część lekarzy traktuje tą medycynę estetyczną jako taki, taką dodatkową rzecz, że mają swoją dziedzinę, w której działają, um, jakąś specjalizację i dodatkowo zajmują się medycyną, medycyną estetyczną. Niestety też niewielu lekarzy jest, którzy zajmują się tak typowo tylko i wyłącznie um, tą medycyną estetyczną. I fajnie było, jakby, jakby było więcej tych lekarzy, którzy tylko tą medycyną estetyczną się zajmują, a też nie traktują tego jako takie dodatkowe, dodatkowe zajęcie. Natomiast no wiem, że jest to też trudne, ponieważ nasz rynek jest robić coraz bardziej że tak powiem, nasycony i w kierunku przesycenia. Idziemy, więc też wszystko jest oczywiście zrozumiałe. Wiele osób przyjechało do nas za wschodniej granicy. Są to osoby, które mają bardzo ładne efekty, są wykształcone i doświadczone. W jaki sposób wpłynęło to na ciebie, ale też na rynek? Ciężko mi powiedzieć, jak ta konkretna sprawa wpłynęła na mnie, ponieważ ja nie zauważyłam w ostatnim roku zmian, jeżeli chodzi o czy mniejszą ilość wizyt, czy mniejsze zainteresowanie, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Natomiast z tego, co widzę, obserwuję na grupach różnych czy na Facebooku. Uważam, że nie powinno tak być, ale osoby za granicy często oferują usługi nieco tańsze niż, niż, niż my tak Polacy mówiąc krótko, i to jest nieprawidłowe. Uważam, że nie powinno tak być, że no, powinni oferować się, że mają dobrą usługę no to nie powinni tej ceny zaniżać, tylko powinni też na tym samym, na tym, na tym samym poziomie ustalić te ceny, na jakim, na jakim one są. Tak, żeby, żeby jeżeli ta jakość idzie, jeżeli jest faktycznie wysoka jakość usługi, no to dlaczego, dlaczego tutaj mają oferować, jakby przedstawiać, że tak naprawdę swoją niższą ceną, że coś jest, no mówiąc krótko, gorsze. tak, Skoro są na wysokim poziomie, no to myślę, że te ceny powinny być na równie w takim samym poziomie. Mhm. Wiesz co, mi się wydaje, przynajmniej to jest moja mhm. obserwacja, bo kiedyś jak no, zdarzyła się to nieszczęście wybuchła wojna na Ukrainie, napisała do nas jedna dziewczyna, że ona chciałaby się u nas zatrudnić i wykonywać makijaż permanentny. Mhm. No to my tam zapytaliśmy o parę rzeczy, no i zapytaliśmy ją o zarobki. Jak by żeby wyglądały jej zarobki. I jak wyglądały tam jej zarobki. Mhm. To efekt jest taki, że ona jest jakimś międzynarodowym ekspertem w makijażu permanentnym, Bardzo znana osoba właśnie... Za tej części granicy, czyli na Ukrainie, w Rosji, i tak dalej, z jakąś pręgentką, jednym z najlepszych szkoleniowców. I ona powiedziała, że była zatrudniona też w innym salonie, wykonywała cztery zabiegi nowe dziennie, mhm. po ileś tam set chrywien, a dla niej wychodziło tyle, że jeśli pracowała pięć dni w tygodniu, cztery zabiegi dziennie wykonywała, jej na rękę wychodziło trzy tysiące złotych, mniej więcej. Mhm. I ona za tyle samo chciała u nas pracować. Mhm. A to był ekspert, naprawdę taki absolutny top w Ukrainie. Więc moim zdaniem. Wygląda to na to, że oni przychodzą do Polski i dla nich to jest Taki przeskok zarobkowy, że oni nagle za swoje usługi 10 razy więcej musieliby prosić. I to już stricte w psychice człowieka jest, że jeśli twu, twu, my byśmy musieli uciekać za granicę, załóżmy pójść do Stanów, no to my też nagle nie bralibyśmy załóżmy za makijaż 1000 zł, tylko tam oni mają stawki po 1000 dolarów, no nie bralibyśmy tyle. Jasne, wiesz, ja też nie wiem, jak jest w makijażu permanentnym. To nie jest też mój temat. Nie wiem, jakie, że tak powiem, u was są ceny hurtowe. Natomiast kiedy ja widzę ogłoszenie. W Internecie, że jest oferta na modelowanie ust w cenie 450-550 zł, kiedy ja no, podobną cenę muszę zapłacić za niektóre preparaty i musiałabym dopłacać bardzo dużo do interesu, żeby taką cenę zaoferować. No, u mnie się pojawia po raz kolejny pytanie: To, co to są za preparaty? Więc na przykładzie medycyny estetycznej uważam, że. Że tutaj, no tutaj tą ceną nie powinno się specjalnie manipulować, ponieważ jest to dosyć duża odpowiedzialność idąca za zabiegiem. Żeby zarabiać 50 zł na zabiegu, to ja bym wolała pójść wykonywać zupełnie inną pracę. To teraz chciałbym, żebyśmy spieli jakąś klamrą. Ten odcinek kończąc go. Chciałbym, żeby z Twoich ust wybrzmiały dwa apele. Jeśli to jest możliwe, oczywiście. Pierwszy dla lekarzy medycyny estetycznej. Co byś chciała, żeby ewentualnie robili, bądź nie? Jeśli nie chcesz na to odpowiadać, to przejdziemy dalej. A drugi dla potencjalnych klientów, którzy zastanawiają się nad wyborem salonu, czy też lekarza, czy też kosmetologa, na co zwrócić uwagę, chcąc iść na dany zabieg. Może odniosę się do, do pacjentów bądź do klientów. Mamy. Mamy do wyboru wiele gabinetów, wiele klinik, wiele osób oferuje zabiegi. Myślę, że warto zawsze pytać, pytać i rozmawiać pytać o wykształcenie, pytać o doświadczenie, pytać o preparaty, na jakich wykonywane są zabiegi. Myślę, że osoba, która nie ma nic do ukrycia, a wręcz jest dumna z tego, że jest wykształcona, pracuje na dobrej jakości preparatach, jest dumna ze swojego doświadczenia, nie będzie miała problemu, żeby na te pytania odpowiedzieć i, i tyle. Czy przede mhm. wszystkim skupić się na tym, żeby wybierać świadomie i iść do miejsc sprawdzonych, a nie do... A nie eksperymentować po prostu własnym zdrowiem i na własnym ciele? Dokładnie tak. Nie eksperymentować na swoim organizmie, ponieważ może mieć to bardzo dużo konsekwencji w przyszłości. No to dobrze. Bardzo w takim razie dziękuję. Lekarz Anna Bydnarek, bardzo mi miło było. Dziękuję również.